Nikt mnie nie widzi? Na pewno nie, przecież jestem zakamuflowany, no ludzie! Siemano ekipa, witam was serdecznie, dzisiaj BPowerKamu! BPower kamuflaż! I tak jak widać, trzeba się kurde też dostosować. Kurde, mamy comiesięczny przegląd BPowerów. Zobaczymy, co tutaj mamy. Oczywiście smak podany w 100%. Nie ma już kurde tych spekulacji, jaki to może być smak. Mamy smak kaktusa. Nie ma smaku coli, ale mamy kaktus. Co ostatnio też kaktusowe energetyki zaczynają przejmować rynek. No, pamiętamy bardzo dobrze. Dajmy nawet kurde frugo. Dajmy nawet komodo, który był już wcześniej, ale jednak wiecie, też trzeba to dać. Matkę wszystkich energetyków, czy nawet ojca Red Bulla. Kaktusowy był strasznie dziwny, ale to jest owoc kaktusa. No to możliwe, że to właśnie o to chodziło, żeby był taki specyficzny w smaku. I teraz dołącza BPower. Czekam jeszcze na inne kaktusowe energole. Mogą być na pewno ciekawe, mogą być na pewno swoje. I mam nadzieję, że ten BPower będzie kozak. Bo ostatnio BPowery są kozackie i to naprawdę kozackie. Trochę tam kurde guma balonowa była w miarę, ale jednak była guma balonowa, była. Pod koniec nawet się zachowywała guma balonowa. Taki kurde kwaskowy posmak został i tak dalej. A tutaj teraz kaktus. I trochę mnie kurde barwnik niepokoi, bo mamy kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin. Co przy przypadku Tigera, starego Hyper Thundera było... No sami wiecie, smakowało to totalnie jak marchewa. To już wiecie, jeżeli oglądaliście przegląd wszystkich Tigerów Hyper. A powiem wam szczerze, był kozak. A teraz, jak mówiłem, mamy kurde BPowera właśnie barwionego ekstrakty z krokosza. Tak, to oczywiście standardowo woda, regulatory kwasowości, czyli kwas cytrynowy, cytryniany sodu. Jest dwutlenek węgla, tauryny 0,4%, aromaty, jest ekstrakt zrzęsienia, substancje słodzące, postawili sukralozację, sulfan, tylko że w odwrotnej kolejności. Okazuje się, że acesulfamu jest więcej niż sukralozy. Fajnie by było, gdyby kurde poszli tylko w sukralozę. Kofeina naturalna, standardowo 160 mg. Winian L-karnitydy, inotyzol, ekstrakt z krokosza barwiejskiego, właśnie ten barwnik, witaminy i tyle. Wartości odżywcze 3 kilokalorii na 100 ml. Oż kurde, no to trzeba wyliczać. Nie, ale tutaj akurat jest bardzo mało wyliczania. 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, żadnych węglowodanów, w tym cukrów, białka też 0, soli 1 gram i witaminy i składniki mineralne. W 100 ml produktu niacydy znajdziemy 35 mg, kwasu pantotenowego 4,9 mg, witaminy B6 0,35 mg i witaminy B12 0,25 mikrograma. Czyli formalnie wszędzie ponad 100% oprócz witaminy B12, której dostarczycie 100% dziennego zapotrzebowania. Smak kaktusa. Ci, którzy nie są kurde z BPowerami na ty, taki jeden instagramer, oczywiście pozdrawiam, jeżeli oglądasz, mówił, że to jest o wiele gorsze od gumy balonowej. Jeżeli ktoś jest uprzedzony do BPowerów, no to sorry. Okej, otwórzmy i sprawdźmy. Chyba nie można spierdzielić smaku kaktusa, co nie?
No ja jeszcze nie znalazłem się z Enerkolem, który spierdzielił, bądźmy szczerzy. Okej. Jak wysokim kaktusowym. Ło! Polecieli za robatem, to trzeba powiedzieć. Ty, a w sumie, a jak w cukrowych były soki jakieś? Jak ktoś ma jakąś puszkę z cukrowym bipowerem, to dajcie mi znać, czy były jakieś soki w tych cukrowych, bo wiadomo, od paru miesięcy, że w bipowerach bez cukru nie ma żadnych soków, poszli po prostu z biegiem w Monstera. I różne tego typu właśnie zerocukrowe energetyki, ale naprawdę intensywny zapach. Wow. Takiej kurde właśnie, takiego właśnie kaktusa, żadnego owocu, ani w ogóle soku z opuncji. To jest centralnie sok z kaktusa. Chociaż, że pewnie jest soki z kaktusa, to są soki z opuncji. Ale tu w gafę pierdyknąłem. A kolorystycznie Cytar się zapomina, żeby dawać predykcje, ale no nie mogłem kurde innego koloru się spodziewać, jak właśnie zielonego. Ale kurde, już wolałbym, żeby barwili błękitem brylantowym, okej? Te kompleksy miedziowe chlorofili, chlorofilin, słyszałem, że są o wiele gorsze od właśnie błękitu brylantowego. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeden energetyk już spieprzyły i dopiero błękit brylantowy to uratował. No i jak można zobaczyć, zielony, jasny, przezroczysty kolor. Nawet nie jasny, żadnej mętności, żadnego niczego. To jest kurde, jakbyście wlali, nie powiem, że ty barka, ale taki napój o smaku kaktusa, czy nawet. O! To mi też przypomina właśnie Blacka! Cytar, już kurde, jesteś po zmianach. Przypomina mi Blacka! Apple Mint. No zobaczymy, czy smakowo będzie tak mocny jak zapachowo. Czy ja zamknę kurde temat dobrych bipowerów, czy ten będzie kolejnym dobrym bipowerem? No już na pewno nie sok. Tu mi bardziej podjeżdża takimi cukierkami kaktusowymi. Ale trzeba przyznać, mega intensywny smak. Ale właśnie takich kaktusowych cukierków. Czuję też, że słodziki zaczynają się wybijać, więc to już trochę działa na minus, ale mega przypomina taki napój, w którym rozpuściliście od cholery kaktusowych cukierków. Dajmy na to właśnie bez cukru. A jak były z cukrem, to wypieprzyliście cały cukier. Nie wiem jakim cudem, ale wypierdzieliliście. I kurde bele, ja pierdzielę. Jest konkretnie. I to naprawdę. Kurde, i to nie jest naturalny smak właśnie takiego kaktusa. Nie można od tego właśnie tyle wymagać. To jest według mnie taki smak cukierków kaktusowych. Czy mi to pasuje? Musiałbym, kurde, naprawdę zweryfikować to z innymi tymi, ale jedno jest pewne, od Komodo jest lepszy. Sorki Komodo, ale kurde, prawda musi boleć. Ej, ludzie muszą być naprawdę chyba uprzedzeni do tych bipowerów.
Słyszałem ostatnio, że się zepsuł ten klasyczny. Nie piłem go od dłuższego czasu, więc nie mogłem to zweryfikować, a ja przyszedłem tylko do Biedry z tego powodu. Na comiesięczny przegląd Bipowerów. I gdyby tak bardzo się te słodziki nie wybijały, to by był perfekcyjny kaktusowy drink. I mi nic nie wypaliło tych kubków smakowych, jakbyście mnie zaczęli napierdzielać. Dobra, muszę sprawdzić rankingi, bo jednak kurde, to jest kozak. Mam już przygotowane kaktusowe tempo, sprawdzam. Na razie mamy trzy kaktusowe energetyki, czy nie? Nie trzy, cztery. Jeszcze nie wpisałem właśnie tego, Frugo. Który jest właśnie ponad Komodo. Ale kurde, czy to by przebiło Frugo? Trochę słodziki tu przeszkadzają, ale patrząc na to, to ma chyba zdrowszy skład. Nie patrząc już na kompleksy miedziowe chlorofili, i one tutaj nie zepsuły tak bardzo tego energola. Przez to wątpię, żeby to te kompleksy miedziowe spierdzieliły tego Tigera Hypera. No i co? Jak sobie przypominam, to mówiłem, że na pewno jest lepszy Frugo od Komodo, ale gorszy od Rockstara. I tutaj mam właśnie tak samo. Ten Power jest lepszy od Komodo, ale na pewno nie przebije Rockstara. Między innymi składowo, między innymi tym, że Rockstar miał o wiele lepszy smak tego kaktusa. Między innymi przez zawartość soku z opuncji. A tutaj to jest właśnie skierowane bardziej pod cukierki o smaku kaktusa. No i co? Ja bym dodał chyba właśnie nad Frugo, na drugim miejscu, ale pod Rockstarem Hemp. Nie wiem, co musi się stać, żeby Rockstar Hemp Prickly Cactus wypierdzielił się z fotela lidera. No musi być naprawdę coś tak konkretnego. Może gdyby przy tym Bipowerze się tak bardzo słodziki nie wybijały, to może by nawet walczyło pierwsze miejsce. Ale to jest jedno pewne, że kurde, podtrzymuje jak na razie dobre Bipowery ten Bipower. Jestem ciekaw, co będzie następne. Grapefruit? Kurde, tyle jest tych wariantów smakowych, że Biedra ma cały miesiąc, żeby się namyślić i potem dać. Wydaje mi się, że pójdą w grapefruit. Jak coś, to niech to ktoś zapisze. I jeżeli będę miał rację, to nie wiem. No to nie wiem, no i co? To by było chyba na tyle. Mamy tradycję dobrych bipowerów. Podtrzymano. Ludzie, przestańcie patrzeć na to, że to jest taki energetyk. Patrzcie na smak. Jeżeli wam nie smakuje, okej. Mi tam smakuje. Jak na razie każdy przy gumie balonowej był lekki poślizg, ale ten naprawdę nadrabia. Naprawdę takim smakiem kaktusowych cukierków, ale zawsze to coś, co nie? No i widzimy się następnym razem. Kurde, nie wiem, co wy macie do tych Bipowerów. Naprawdę nie wiem, co wy macie do tych Bipowerów.